wiosną 1949 roku do celi naszej wprowadzono Zygmunta Szendzielarza. Pamiętam go z okresu wileńskiego, kiedy był świetnym oficerem 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich i był najmłodszym oficerem dowódcą szwadronu. Spotykaliśmy się często towarzysko oraz na placach wyścigowych na pośpieszce. Oczywiście serdecznieśmy się przywitali i nastąpiły dłuższe rozmowy, wspomnienia i między innymi zapytałem go, jak ocenia sytuację w czasie walk o Wilno. Odpowiedział na to, że doskonale znał perfidię Sowietów i wiedział, że nie dojdzie do żadnego porozumienia między sojusznikami w cudzysłowie sowieckimi i Armią Krajową. Uważał, że gdy on i brygada wpadnie w ręce NKWD, to będzie ich koniec. Rozkazy były niejasne co do jego działań w walkach o Wilno i dlatego wymaszerował na zachód w kierunku Warszawy. On i cała brygada. Zdawał sobie sprawę, że dostanie kilkanaście wyroków śmierci. Zaproponowałem mu, że może by się wyspowiadał, gdyż w celi obok mnie na silniku spał zmartwychwstaniec ksiądz Piotr Kobus. Powiedział, że tak dawno był u spowiedzi, że nie bardzo wie, jak to zrobić. Ale następnego dnia powiedział, że się zgadza i prosi o to. Wieczorem zamieniliśmy się miejscami na silnikach i rano po pobudce rzucił mi się na szyję, dziękował, powiedział, teraz mogę spokojnie umrzeć. Byłyśmy na spacerze, chodziłyśmy jedna za drugą. W pewnym momencie usłyszałam swoje imię. W oknie, w otwartym lufciku piwnicznej celi, bez blindy, nie wiem dlaczego, zobaczyłam twarz zarośniętą łupaszki. Niedługo przed wykonaniem wyroku mieliśmy ostatnie widzenie. Siedzieliśmy obok siebie, naprzeciwko nas trzy osoby. Były to najtrudniejsze chwile w moim życiu. Zdawałam sobie sprawę, że widzę go po raz ostatni i że słyszę go też ostatni. Mówił o matce, która jeszcze żyła, o 6-letniej córce, o naszym ślubie. Przy pożegnaniu powiedział, dam ci znać. Wierzył w to, że można przekazywać myśli. Ósmego lutego 1951 roku w nieznanym miejscu na terenie więzienia Mokotowskiego w Warszawie między godziną 19.45 a 20.15 major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka wraz z trzema towarzyszami został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny. Zgodnie z panującymi zasadami ciała w sposób potajemny zostały wywiezione na cmentarz komunalny na Powązkach. W ten sposób chciano zatrzeć wszelki ślad pomordowanych. Pewnie nocą obudziło mnie pukanie. Język Morza znałam wówczas bardzo dobrze. Niestety nie mogłam odczytać. Pukanie było chaotyczne i przerywane. Przebywałam wówczas w dużej celi. Było nas około 100 osób. Szłam za odgłosem i doszłam do przeciwległej ściany, gdzie były okna. To lufcik uderzał o szybę poruszany wiatrem. Dopiero później skojarzyłam tę datę. Po wyjściu z więzienia postanowiłem odnaleźć i ekshumować ciało generała Wilka.
Zgłosiłem się do sanepidu i po wielkich trudach i staraniach, prośbach dostałem zezwolenie. Wówczas zgłosiłem się zezwoleniem do grabarza, który zapytał, czy umarł naturalną śmiercią. Tak, umarł naturalną śmiercią. Więźniów, którzy umarli naturalną śmiercią w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej, zapisywano do księgi cmentarnic. Wskazał mi miejsce. Wynajęci ludzie zaczęli kopać i od razu znaleźli kości i czaszkę w wykopanym dole, przysypane ziemią. Okazało się, że ze względów oszczędnościowych więzienie dawało tylko pół trumny. To znaczy był dół, a nie było przykrycia. Ciało było zasypywane wprost ziemią. Zapytałem grabarza, gdyż chciałem znaleźć również i ekshumować ciało mego przyjaciela Zygmunta Szendzielarza. Na moje powiedzenie, że został rozstrzelany, odpowiedział, że to jest niemożliwe, gdyż ciała więźniów rozstrzelanych przywożono nocą ciężarówką. Obsługa była złożona z jeńców Wehrmachtu. Słyszał szwargot niemiecki. Jemu nie wolno było wychodzić z pomieszczenia. W którym miejscu zostali ci pogrzebani? Nie wiadomo. Grzebali w różnych miejscach. Jest niemożliwe znalezienie grobu Szendzielarza Zygmunta. Módlmy się za zamordowanego przez polskich komunistów dowódcę 5. Wileńskiej Brygady Partyzanckiej majora Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Lupaszku, i wielu jego żołnierzy. Módlmy się za wszystkich zamordowanych i zamęczonych przez bolszewików i służących im polskich komunistów, rodaków, by zostali przyjęci do Bożego Królestwa. Ciebie prosimy. Od wieków rycerze polscy, służąc w naszym wojsku, uważali, że na ordynansie Marii Panny śpiewali Bogu Rodzicę, a swe zbroje na piersiach ozdabiali ryngrafem z wizerunkiem Marii Niepokalanej i naszej Pani Jasnogórskiej. W kilku zdaniach trudno dokonać pełnej oceny działalności majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Walkę rozpoczął we wrześniu 1939 roku jako oficer zawodowy Wojska Polskiego i kontynuował do momentu aresztowania w 1948 roku. Po wojnie zaproponowano mu przerzucenie na zachód, jednak z tego świadomie zrezygnował i pozostał do końca na posterunku żołnierskim. Dzisiaj możemy stwierdzić, że należał do grona najwybitniejszych dowódców partyzanckich nie tylko Armii Krajowej, ale całego polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Stał się symbolem społeczeństwa polskiego lat 40., które podjęło opór przeciwko sowietyzacji kraju. Jego nazwisko weszło na trwałe do najnowszej historii Polski.